Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Michajłow, to jest debata europejska w Radiu Gdańsk. Bo dla nas wybory są ważne, bo dla nas uważamy, że należy pójść i głosować na wybory, bo nam nie jest wszystko jedno. I dlatego zaprosiliśmy do studia przedstawicieli komitetów wyborczych, którzy startują w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. A są z nami Małgorzata Ostrowska z SLD, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Świlski z Platformy Obywatelskiej, Andrzej Stępniak z PSL-u, miał być Stefan Hamburajs, Piotr Zwara z Polski Razem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu. Krzysztof Styckiewicz z Solidarnej Polski. Witam państwa. Artur Dziambor z Nowej Prawicy. Dzień dobry państwu. Jarosław Milewczyk, Europa Plus, Twój Ruch. Dzień dobry, witam państwa. To głosowanie jest ważne, mamy pójść i głosować, tylko po co? Po co mamy głosować? Panie Ryszardzie, pytanie do Ryszarda Świlskiego. Po to, żeby nam Europa mówiła, że nasz węgiel jest zły, że nasze łupki niekoniecznie, to po to mamy iść i głosować? No to spójrzmy na to z innej perspektywy. Proszę zobaczyć, co się dzieje za oknami, co się zmieniło tutaj w naszym kraju w ostatnich 10 latach. Jeżeli nie nasze wstąpienie do Unii Europejskiej, jeżeli nie pieniądze chociażby, które z tego źródła czerpaliśmy, pewnych rzeczy by nie było. Jestem przekonany, że wielu rzeczy by nie było, z których dzisiaj korzystamy, z których się cieszymy, z których tak naprawdę mieszkańcy Pomorza niekiedy zapominają. A to warto przypomnieć te duże inwestycje i te duże znaczenia. Ja ostatnio słyszałam Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że przez 25 lat w Polsce niewiele się zdarzyło. Jarosław Sellin. Zdarzyło się wiele, ale mogło się zdarzyć lepiej. Polska na pewno nie jest krajem i ta kampania wyborcza, jak każda, jest pouczająca. Ja dużo chodziłem po ulicach pomorskich miast i miasteczek i najbardziej dolegliwe odczucie jest następujące. Ludzie mają poczucie, że żyją w bardzo niesprawiedliwym kraju. Pod różnym względem, pod względem społecznym, ekonomicznym, wymiar sprawiedliwości itd. itd. Więc można naprawdę uprawiać lepszą politykę i warto o tym mówić, że jest alternatywa dla obecnej polityki, alternatywa w polityce społecznej, ekonomicznej, również międzynarodowej. I tą alternatywą jest wszyscy przytomni obserwatorzy sceny politycznej to wiedzą. Prawo i Sprawiedliwość. Jedynie Prawo i Sprawiedliwość. Panie profesorze, pytanie do Andrzeja Stępniaka. Po to głosować, żeby utrzymywać tę wielką biurokrację brukselską? Absolutnie nie. W Europie można jeszcze sporo zmienić. Właściwie to jest taka konstrukcja, która ulega ciągłej zmianie i wiecznej budowie. Natomiast to, że mamy... Rozbudowie głównie. Rozbudowie, tak. To, że mamy dość liczną liczbę urzędników, wynika z faktu, że Europa również ma coraz bardziej ambitne cele. Sądzę, że to nie jest problem, żeby dyskutować o ilości urzędników, bo jest mniej niż na przykład w takim Landzie Brema. Ale to jest natomiast kwestia urzędnicy, to wydatki, to pieniądze, to składki i tak dalej, i tak dalej. Oni mają coraz więcej zadań. Ja myślę, że co do samej komisji obserwuję to i w komisji nie powiedziałbym, że to są zmarnowane pieniądze. Może niektóre takie okoliczności, jak na przykład siedziba Parlamentu Europejskiego w trzech miejscach. To można zmienić. Można zmienić. To pan tylko mówi tak do momentu, dopóki pan nie wejdzie do tego Parlamentu Europejskiego. Jak się wchodzi, to już się zupełnie inaczej mówi. Pytanie do Małgorzaty Ostrowskiej. To po to mamy głosować, żeby w głównym nurcie rozmowy o człowieku było hasło gender w Polsce? Absolutnie nie, nie po to. Jest wiele ważniejszych powodów. Warto głosować na lewicę, między innymi dlatego, że po raz, no właściwie pierwszy zdarzyć się może, że jednak socjaldemokraci, socjaliści europejscy będą o wiele większą siłą niż do tej pory. A to może spowodować zmiany jednak w polityce Unii Europejskiej, więc warto, jeżeli ktoś dba właśnie o prawa człowieka, jeżeli ktoś chce niwelować te nierówności, o których mówił pan Sellin, jeżeli komuś zależy na tym, żeby były bardziej spójne programy społeczne i więcej troski o to, żeby tworzyć na terenie Europy nowe miejsca pracy poprzez chociażby rozwój przemysłu, o którym zapomniano bardzo, więc będzie głosował na lewicę i mam nadzieję, że takiego wyboru dokona. Panie Arturze, a po co głosować? Po co głosować? Po to, żeby rozwalić Europę od środka, tak jak to wy proponujecie, Artur Dziambor? Tak, pani redaktor, ja jestem troszkę zszokowany tym, że tutaj kilkoro przedstawicieli, którzy wypowiadali się przede mną, przejawiają lekką nutkę antyunijności, ponieważ dlaczego są to partie prounijne, ale widzą w tej Unii, w której siedzą od dawna, ogromne wady, których nie udało im się zniwelować. Nie ma tutaj z nami pan przedstawiciela... Pan Ryszard Świlski nie mówił o wadach, tylko o inwestycjach, to ale są ja same zalety, prawie Platformy. Same zalety. Nie ma z nami przedstawiciela Ruchu Narodowego, więc myślałem, że będę miał ułatwione zadanie i tylko będę się uśmiechał, mówił, że to wszystko, co oni tu gadają, to są bzdury, a ja się muszę zgodzić z niektórymi
poprzednimi przedmówcami. Proszę Państwa, Unia Europejska jest tworem okropnie biurokratycznym i ta Unia Europejska, która jest, powinna zniknąć. Parlament Europejski nie powinien istnieć, Komisja Europejska nie powinna istnieć. A po co wy tam idziecie? Współpraca międzypaństwowa powinna wyglądać tak, że to minister spraw zagranicznych nasz, którykolwiek by to nie był, siada sobie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec i oni się dogadają na temat strefy wolnego handlu. Oczywiście, wracamy do tego, co było, zanim to był gigantyczny twór polityczny, ponieważ jedyni ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby Unia Europejska istniała, to są politycy, którzy tam siedzą. Mhm, czyli pan niedługo na przykład, tak? Ja tam idę po to, żeby ten głos był lepiej słyszany. Wie pani, troszkę na zewnątrz siedząc, jak ich tam siedzi 750 w tym parlamencie i oni sobie obradują, no to w ogóle nie zwracają uwagi na tego człowieka, który z jakimiś flagami i transparentami stoi sobie na zewnątrz. Mhm. A jak już będę tam... Mhm. Krzysztof Steckiewicz, pan to chyba tak tutaj z kolegą by się zgodził prawie. No trochę bym się zgodził, aczkolwiek my zauważamy pewne wady Unii, ale my także chcielibyśmy, żeby Unia to był taki związek niepodległych państw, które ze sobą świetnie handlują. A mamy teraz jakieś problemy z niepodległością? No, niepodległości nie ma, ale no, dążymy do federalizacji. Nie ma niepodległości. Znaczy, niepodległość jest, ale problemu z niepodległością nie ma. W każdym razie no, wszystko dąży do federalizacji. My oczywiście tego nie chcemy. My chcemy, żeby to były państwa, które ze sobą współpracują, handlują, wymieniają się kulturalnie. No, ale to, co wrócić do roku 58, 63. Nie, mamy wrócić do EWG. Ale po to powstał rynek wewnętrzny, z czego Polska świetnie skorzystała. Polska skorzystała i na inwestycjach, i na eksporcie, i polskie firmy się świetnie rozwijają. Chwalą sobie to, że mają dostęp do rynku, który ma 500 milionów konsumentów i teraz mamy wrócić do strefy wolnego. A bezrobocie w Polsce tylko dlatego nie jest rekordowe na skalę Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy wyjechali do Anglii. Gdyby nie te cztery wolności, prawo do migracji. Ale to chyba dobrze, że w ogóle mamy prawo wyjechać i pracować. Tak, to jest chyba jakaś zaleta. Dobrze, że mamy prawo wyjechać, ale te wyjazdy powinny być tylko i wyłącznie spowodowane naszą fanaberią albo chęcią poznania innej kultury. Rozwojem pracować, nie? Zagranicznym. Pracować, nie? Nie, no pracować oczywiście, ja jestem za, tylko nie w takiej masie i nie w tym poczuciu nadziei, która jest tutaj. Pozwólcie, że powie, że dopuszczę do głosu pana Jarosława Milewskiego, bo ja mam takie wrażenie, Milewczyka, przepraszam, ja mam takie wrażenie, że teraz twój ruch jest często największym zwolennikiem integracji, poszerzenia integracji europejskiej w Polsce. Mam takie wrażenie, ale ja wrócę do pani pierwszego pytania, gdybym mógł się odnieść. Powinniśmy głosować dlatego, żeby zmieniać rzeczywistość polską i europejską. To powinien być nasz cel. Natomiast z bólem muszę powiedzieć, i o czym wszyscy Państwo tutaj siedzący i słuchający nas w tej chwili wiedzą, 80% Polaków i Polek uprawnionych do głosowania w to nie wierzy. Tak wskazują sondaże, że frekwencja sięgnie około 20%. Oby było jak najwięcej, ale to jest pewien symptom, że osoby, które są uprawnione do głosowania, wyborcy, nasi obywatele, nie wierzą w to, że wybory są w cokolwiek zmienić. To jest najgorsze. Ale to nie też tyle, jest nie wierzą, ile nie wiedzą. Oni po prostu nie wiedzą, na czym polega system funkcjonowania Unii Europejskiej. I to jest problem. Ja spotykałem się z setkami młodych ludzi, których edukacja jest na poziomie jeszcze powiedzmy gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym. Ich wiedza jest tak znikoma, że oni naprawdę nie wiedzą, co mogą zmienić, a mogą dużo zmienić. Dobrze, to za chwilę wrócimy do tej naszej rozmowy. Także pozytywnie, nie tylko negatywnie, jak tutaj podkreślił pan Artur Dziambor. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. To jest debata europejska w Radiu Gdańsk, a w naszym studiu gościmy Małgorzatę Ostrowską z SLD, Jarosława Sellina z PiS-u, Ryszarda Świskiego z Platformy Obywatelskiej, Andrzeja Stępniaka z PSL-u, Piotra Zwarę z Polski Razem, Krzysztofa Steckiewicza z Solidarnej Polski, Artura Dziambora, Nowa Prawica i Jarosław Milewczyk, oczywiście Europa Plus Twój Ruch. Minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Sporo się zmieniło. Tu się zgadzam z Ryszardem Świskim i z Jarosławem Sellinem, bo to co do tego się zgodziliśmy. Wiele jest takich tabliczek, jak się podróżuje, tak? Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czy te pieniądze, które dotychczas zostały wydane z Unii Europejskiej, czy one zostały dobrze wydane? I zaczniemy od Jarosława Sellina. Ja uważam, że na infrastrukturę trzeba było przeznaczyć gros środków, ale można było je lepiej wydać, bo myślę, że większość Polaków nie bardzo rozumie, dlaczego na przykład autostrady w tak nizinnym kraju jak Polska są najdroższe w Europie, droższe niż w Niemczech, niż w Hiszpanii, niż w Norwegii, w krajach skalistych, górzystych. Ale lepiej wydać, czy na przykład, nie wiem, nie trasa słowackiego, a jakaś inna? Przejdźmy tutaj na nasze poletko. Jak można było je wydać inaczej, lepiej tu? Na pewno mamy
prawo do pretensji o tempo tych prac, dlatego że różne terminy były przecież przekraczane i to wielokrotnie. Jeśli chodzi o, nasze drogi w województwie? Również. Jeśli chodzi o nasz region, to myślę, że środki na przykład można było też przeznaczyć na obwodnicę północną aglomeracji trójmiejskiej, czyli która w ogóle w planach rządowych przecież póki co się nie zmieściła, a mieszkańcy Pomorza, a zwłaszcza Trójmiasta, silnie odczuwają potrzebę. Bo to jest, proszę pana, droga lokalna, prawda, panie Ryszardzie? No i to jest właśnie błąd. Moim zdaniem to jest błąd i trzeba te strategiczne plany tak zmieniać, żeby jednak realnie uwzględniać potrzeby mieszkańców Trójmiasta. Dlaczego nie zbudowaliście ze środków unijnych na przykład opatu, Ryszard Świński? Podzielmy środki unijne, którymi dysponował samorząd województwa i oddzielmy je od środków. Ale kasa jest kasa. Nie, właśnie to nie jest kasa, bo tak właśnie to wszyscy wrzucają do jednego worka. Mówimy o pewnej odpowiedzialności, którą swego czasu... Platforma rządzi w Polsce, Platforma rządzi na Pomorzu. No i znowu pani do tego samego worka wszystko włoży, tak? Znaczy dzień i noc będzie takim samym dniem. No to nie tędy droga. Mówię o tym, że na Pomorzu znaleźliśmy, wydaje mi się, nawet jestem tego pewny, takie elementy, które są pewnego rodzaju centrum rozwoju. Czyli te inwestycje, które podjęliśmy z naszego punktu widzenia, mają stymulować rozwój dalszej części województwa. Czyli przykłady? Jeżeli mówimy o tych ciągach komunikacyjnych, które przed chwilą zostały wymienione, to ja się podpisuję dwoma rękoma pod tymi zdarzeniami, bo jeżeli ktoś kiedyś powie o tym, że na przykład wybudowanie stadionu na Letnicy to był taki kaprys, to proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj Letnica. Proszę zobaczyć, jak wygląda nowa część. Ale jakby wyglądała, gdyby go nie było? No to proszę w ogóle by nie wyglądała. No to otrzyma wyobraźni, proszę zobaczyć, jakby to wyglądało. Dzisiaj to jest inny świat. Proszę zobaczyć targi, proszę zobaczyć tramwaj, dojeżdżający pociąg, nową infrastrukturę. Zbudowaliśmy takie miejsca, które emanują tak naprawdę rozwojem dalszym. Dobrze, panowie, ci, którzy krytykują sposób wydawania tych pieniędzy, nie widzą tego, jak nam rośnie miasto, województwo, że są gminy, małe gminy, nie tylko miasto i Trójmiasto, gdzie są przychodnie zdrowia sfinansowane częściowo ze środków unijnych, szkoły, drogi lokalne. Krzysztof Styckiewicz, Solidarna Polska. Owszem, widzimy to, że coś się dzieje i dosyć dużo się dzieje, tylko dlaczego tak drogo i jak już było wspominane i dlaczego tak wolno? Przypomnijmy sobie, że był kiedyś taki pierwszy sekretarz, który wybudował sobie dwupasmówkę z Warszawy do Katowic, mamy tutaj, zgadza się, nie chciałem go reklamować, a mamy tu od 7 lat premiera z Gdańska i no nie udało się dwupasmówki, siódemki wybudować. Ale co pan by chciał, że z tego powodu, że premier z Gdańska, tu dwupasmówka, a reszta? Fajnie by było, gdyby ta dwupasmówka do Warszawy była. Przypomnijmy, że autostrada H4 dopiero co została oddana, też mieliśmy na Euronią przyjechać i przypomnijmy, że pociągi dalej nie jeżdżą. No okazuje się, że Pendolino chyba w końcu nie pojedzie. Okej, rozumiem. Jest w porządku, ale za wolno. Za wolno. Za wolno. I za drogo. Artur Dziambor, jak pan teraz? W porządku? Nie, pan nie pochwali. Nie. Wie pani, bo mnie najbardziej męczy to, że jest wszystkim Polakom tak naprawdę robiona taka trochę woda z mózgu tymi tabliczkami, o których pani wspomniała. Ponieważ cokolwiek Unia Europejska litościwie nam finansuje, to każe nam tam walnąć jedną, dwie albo 80 tabliczek, że to jest od Unii Europejskiej. I teraz nikt nie powie, że te pieniądze, te które daje nam Unia Europejska, to je pierw nam zabrała. Tam na tych tabliczkach nie jest napisane, te estakadę wybudowaliśmy z waszych podatków, które przetrybiła sobie Unia Europejska przez swoje konta, tylko jest napisane, te estakadę europejską wybudowaliśmy w 50% z funduszy unijnych. No widzicie panowie, no, tutaj pytam nie do pana profesora i do pana Jarosława. No, znaczy Unia jak zabrała. Jak to było, zabrała. Sami byśmy sobie wbudowali lepiej i pewnie taniej. Nie, bo przy tym wkładzie własnym niewielkim naprawdę możemy budować więcej. Oczywiście popełniamy pewne błędy, ale zasada subsydiarności mówi, że to my decydujemy. I to, że droga lokalna z powiatu gdzieś biegnie troszkę, powiedzmy, akurat nie ta jest remontowana. Natomiast generalnie, proszę państwa, Unia niczego nam nie zabiera, tylko płacimy składkę, tak jak każde państwo członkowskie. Ubolewam na tym, bo wolałbym, żeby to były wpływy... Nie płacili składki. Nie, wolałbym, żeby nie było składek, tylko żeby to były wpływy tak zwane własne, jak było przed 25 laty w Unii Europejskiej. Czy pan jednak chce się cofnąć do tej starej Unii? Ja chcę iść w kierunku zmian w przyszłości takich, żeby budżet unijny nie wymagał składek, bo o te składki się wszyscy zawsze w Europie kłócą. Ta kołdra jest ciągle za krótka. Ale a są takie możliwości. Proszę pana, najlepiej ma się... Jak nie składka, to co? Najlepiej ma się sektor w Unii Finansowej i ten sektor praktycznie nie jest w ogóle opodatkowany, jeśli chodzi o transakcje finansowe międzynarodowe.
i już 10 państw realizuje coś takiego jak bardzo niewielka składka, 0,2% od wartości transakcji. To tak dałoby, powinno być? To dałoby do budżetu, ja tylko skończę, to dałoby do budżetu około 300 miliardów euro, nie musiałaby Polska płacić składek. Czy opodatkować dodatkowo tych kapitalistów? Tych, którzy najlepiej się mają, jeśli chodzi o korzystanie z rynku wewnętrznego. Jarosław Sen. Pan dotknął istotnego zagadnienia, z czego finansować Unię Europejską i właściwie, nie wiem czy pan to wie, ale pana propozycja oznacza, że pan dąży do federalnego państwa. Bo państwo, jeśli ma dochody własne, to jest państwem. Natomiast póki co, jeżeli Unia Europejska opiera się na składkach państw narodowych, to jest po prostu organizacją międzynarodową i niech tak pozostanie. Ale niech nie będzie tak jednym jest. Państwem Europa. Ale cła, a propos jednego trafiają, państwa, to zapytam, cła trafiają do wspólnego budżetu. Część VAT-u trafia do ale wspólnego. Ale zasadniczo to jest tylko finansowana Unia Europejska jest ze składek państw członkowskich i w związku z tym jest organizacją międzynarodową i tak powinno pozostać. A są tacy wśród nas, jak pan Jarosław Milewczyk, którzy chcą takiej Unii, prawda? Oczywiście, że tak. Jeżeli możemy o finansowaniu, powinniśmy sobie wyobrazić Polskę jako dużą firmę. I jeżeli patrzymy na działania menadżerów tej firmy, czyli rządów i odpowiedzialnych ministrów, myślę, że wybory są doskonałą okazją do tego, żeby obywatele ocenili, jak ta firma, czytaj Polska, działa. Unia Europejska środków, to nie te wybory? Zgadza się, tylko nie zapominajmy, że Polska jest częścią Unii Europejskiej i tak powinniśmy się czuć. Jesteśmy częścią konsorcjum, jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach firmy, działania firm, czy konsorcjum, czy spółek współdziałających. A mówiąc bardziej poważne, skupmy się chociażby na jednej kwestii. To za wiele nie nauczymy o Europie, jak będziemy w takich kategoriach. Jeżeli tylko mogę dokończyć. Jeżeli skupimy się chociażby na jednej gałęzi przemysłu, która została przez polski rząd zamordowana. Zamordowana. To być może mocne słowo, ale obserwuję... A to przemysł stoczniowy teraz pan powie? Nie, mówię o odnawialnych źródłach energii. Wszędzie w krajach, gdzie bywam, w Szwecji, w Niemczech, w krajach Beneluxu, to jest potężna gałąź gospodarki. W Polsce do dzisiaj, po wielu latach, po zapewnieniach pana profesora, byłego szefa Waldemara Pawlaka, premiera, o biogazowni w każdej gminie, nie zrobiono nic i w tej chwili w Polsce w Niemczech jest 7 tysięcy biogazowni, które produkują tanią energię. Dobrze, i postawmy tutaj kropkę, Ryszard Świński, zamordowaliście. Nic nie zamordowaliśmy. No to idąc zanim się urodziły. No tak. Więc właśnie, idąc z tym torem, no to będziemy takich słów używali, no niepotrzebnych zupełnie. No w kampanii takich słów się właśnie dlaczego użyje? Pytanie do partii rządzącej, dlaczego nie mamy ustawy o odnawialnych źródłach energii od 7 lat? Więcej. Ale jest przyjęta przez rząd i to są... Ale nie ma to jest tylko kwestia... Ja jestem posłem i jakoś na stół nie dostałem. Dobrze wydane, jak można było lepiej? Pani redaktor, ja chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej na czele z Leszkiem Millerem wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, to myślę, że nawet nie mieliśmy takiej wyobraźni wtedy. W końcówce wprowadzał, proszę pani, to przygotowała poprzednia ekipa. Ale fakty są zdrości. Dlatego było przyspieszenie i bardzo złe. Ja bardzo grzecznie cały czas siedziałam. Niech pan poczeka, bo niech pan poczeka chwilę, dobrze? Przepraszam. Ale nie mieliśmy takiej wyobraźni wtedy, że dzięki przynależności do Unii Europejskiej tak wielkiego skoku dokonamy. Bo to trzeba przyznać i nie udawać, że nie widzimy tego, że jak Polska się zmieniła. To ciągłe narzekanie naprawdę mnie to doprowadzają do szału. Bo inaczej, no to jak zrobić, tak? Uważasz, że jest źle, to powiedz, jak zrobić lepiej, a nie wieczne malkontentstwo. Ja bym nie zmieniała za wiele w tej Unii, która w tej chwili jest. Bardziej bym się skupiła na tym, żeby wyegzekwować to, co w traktatach jest zapisane. Bo jeżeli teraz wejdziemy w dyskusję, jak będziemy zmieniali system polityczny de facto Unii, tak, czy będziemy tworzyć federację, czy nie, to naprawdę zabrniemy za daleko i umkną nam rzeczy ważne, które wynikają z dotychczasowych porozumień. Jeżeli chodzi o finanse, ja jestem za tym, żeby jednak była składka i żeby tutaj nie mieszać w tym systemie, który jest i który, jak widać, całkiem nieźle sobie radzi, mając także możliwości tworzenia pewnych rezerw, które potem w sytuacjach kryzysowych jednak okazują się przydatne. Także spokojnie z tymi zmianami, bo czasami zmieniając wcale nie polepszamy, tylko wprost przeciwnie. Piotr Zwala, Polska Razem. Pan też widzi te zmiany i pozytywnie je ocenia? Znaczy, oczywiście pieniądze, które dostaliśmy, są bardzo pomocne dla Polski. Wiele rzeczy udało się z nich wybudować, ale ja przysłuchując się tej dyskusji odnoszę wrażenie, jakby Unia Europejska znajdowała się w świetnej kondycji i tylko zastanawiamy się, jak spożytkować nasze uczestnictwo w niej do tego, żeby więcej dla nas dobrego w Polsce z tego wynikało. Tymczasem
Unia znajduje się w bardzo poważnym kryzysie. Południe Europy ledwo ciągnie. Widać, że w związku z tym, bo mam wrażenie, że zupełnie inaczej niż chociażby kolega z Europy Plus oceniamy sytuację, ponieważ według Polski Razem to federalizacja Europy i ruchy federalistyczne właśnie w głównej mierze odpowiadają za ten kryzys. Do tej przyszłości Europy, do tego jak powinna wyglądać i właściwie w którym kierunku zmierzamy, o tym jeszcze pozwolicie Państwo, że będziemy rozmawiać. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. To jest debata europejska w Radiu Gdańska, w studiu Małgorzata Ostrowska z SLD. Witamy ponownie Jarosław Sellin z PiSu, Ryszard Świdzki z Platformy Obywatelskiej, Andrzej Stępniak z PSL-u, Piotr Zwara z Polski Razem, Krzysztof Steckiewicz z Solidarnej Polski, Artur Dziambor z Nowej Prawicy i Jarosław Milewczyk, Europa Plus Twój Ruch. Porozmawiajmy chwilę o euro. Pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to mówiło się, że właściwie w tym referendum zagłosowaliśmy także za wejściem do strefy euro. I wydawało mi się nawet, że dążymy do wejścia do strefy euro. Premier Donald Tusk w ostatnich latach nawet wyznaczał terminy, w których wejdziemy do strefy euro. Potem był kryzys i potem zaczęło się mówić, że właściwie do strefy euro to my się lepiej nie wchodźmy na razie. Teraz już z tego kryzysu wychodzimy i teraz oto słyszę premiera, który mówi, że się nie ma co spieszyć. To jest pytanie, czy my w ogóle idziemy w stronę strefy euro i czy to w ogóle ma dla nas jakieś znaczenie, czy w Polsce chcemy my, żeby było euro. Ryszard Świdzki, Platforma Obywatelska. Większość mieszkańców Polski zapewne nie chce euro jako monety rozliczeniowej. Z takiego punktu widzenia, że czuje, że będzie to... Że kawa będzie droższa? Na przykład. No i chleb i inne, i wszystkie inne asortymenty. To z tej perspektywy na pewno jest pewnego rodzaju problem. To, co się dzieje w Europie, zresztą fragment naszej rozmowy poprzedniej tego dotyczył, pokazuje, że nie powinniśmy akurat przyspieszać w tym elemencie. Jestem zwolennikiem tego, żeby to zobowiązanie, które prędzej czy później zapewne będzie trzeba wypełnić, ale to jeszcze nie w tym czasie. Twój ruch mówi tak, najlepszą obroną przed atakiem Rosji jest waluta euro. Najlepszą metodą na integrację, w tym militarną, jest rzeczywiście wspólna waluta euro. Tu się zgadzam z Januszem Palikotem w całej rozciągłości. Nic bardziej nie chroni niż wspólnota interesów. Proszę popatrzeć na relacje Niemiec i Rosji. Proszę popatrzeć na relacje Francji i Rosji. Potrafią robić interesy pomimo trudnej sytuacji, która za naszą wschodnią granicą ma miejsce. Natomiast gdybyśmy mieli wspólną walutę, bezpieczniejsi byliby obywatele, również w tym wymiarze ekonomicznym. Proszę popatrzeć na waluty zaciągane w obcych walutach. Oczywiście zdumiewa mnie podejście Platformy Obywatelskiej, która woli zbroić się, kupować czołgi, samoloty, być forpocztą tak naprawdę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a nie myśleć o wspólnej Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński ostatnio powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość to jest jedyna partia, która broni złotówki właściwie, jak zrozumiałam, jak niepodległości. Dlatego, czyli my nigdy w Polsce nie będziemy mieć euro, że stanowisko lidera Platformy Obywatelskiej, premiera, przecież się w tej sprawie zmieniło. On już kiedyś nawet datę wyznaczył, kiedy kilka w tej strefie razy. Euro będziemy, nawet kilka razy. A my mówimy, że wprawdzie traktatów międzynarodowych trzeba przestrzegać. My formalnie w strefie euro jesteśmy w tym sensie, że kiedyś takie zobowiązanie mamy wypełnić. Tylko dwa kraje w Unii Europejskiej wyłączyły się z tego obowiązku. To jest Dania i Wielka Brytania. Natomiast jeśli chodzi o decyzję, kiedy w strefie euro zechcemy być, to jest decyzja absolutnie wolna, więc Polacy mogą ją podjąć, kiedy chcą, albo na święte nigdy tak naprawdę. I my Wy wolelibyście, żeby nigdy? Nie. My uważamy, że do strefy euro należy wejść wówczas, kiedy z bilansu korzyści i strat będzie wynikać, że jest więcej korzyści niż strat. Dzisiaj mamy sytuację taką, że nadal strefa euro jest w kryzysie, do płonącego domu się nie wchodzi. Trzeba poczekać, zobaczyć, jak oni sobie z tym kryzysem poradzą. Trzeba też zobaczyć, jakie konsekwencje polityczne ma kryzys strefy euro, bo widać wyraźnie, ale że to strefa... co poczekać ile momencik, lat? Jedno 10? Zdanie tylko powiem, bo widać wyraźnie, że na przykład strefa euro jako projekt polityczny, a nie gospodarczy, bo on jest bardziej projektem politycznym niż gospodarczym, pomogła w uzyskaniu hegemonii w Unii Europejskiej Niemiec. Trzeba też zobaczyć, jakie to ma konsekwencje polityczne i dopiero za jakiś czas się zdecydować, ale to też wymaga konsensusu politycznego w Polsce,
bo to wymaga zmiany konstytucji. Bez konsensusu politycznego w Polsce nie ma zmiany konstytucji. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj tutaj taka deklaracja padła i że Prawo i Sprawiedliwość zgadza się z tą formułą przyjętą przez obecny rząd. No jest ostatni raport pana prezesa Marka Belki, raport NBP-u, który wskazuje jednoznacznie, że jednak trzeba poczekać, ale z innych powodów, o których tutaj mówimy, chociaż być może niektóre myśli zmierzają ku temu, ku tej głównej konkluzji. Żeby Polacy zaakceptowali i żeby to było jak najmniej bezboleśnie przeprowadzona operacja, to muszą się jednak dochody Polaków przede wszystkim zbliżyć do dochodów większości państw Unii Europejskiej. Bo jeżeli mamy stworzyć, czy to będzie sfederalizowany, czy nie, ale ten twór silny i mamy wygrywać w sferach geopolitycznych, tak, swoją wagą jako Unia Europejska, no to jak najmniej różnic wewnątrz, przynajmniej w tej kwestii, w tych kwestiach finansowych powinno być. Jeżeli ten poziom dochodu na jednego mieszkańca osiągniemy w miarę szybko i wyrównają się, nie będzie takich dysproporcji jak do dzisiaj, także w dochodach poszczególnych obywateli Unii Europejskiej, to moim zdaniem poczekać trzeba. I tutaj z taką konkluzją się zgadzam, natomiast na pewno silniejsza będzie Unia wtedy, kiedy wszyscy członkowie Unii Europejskiej będą dysponowali jedną walutą, bo wtedy zupełnie inne relacje w tych wielkich naszych wyzwaniach cywilizacyjnych nastąpią. Ja pamiętam, jak byłam na Kubie, jedną taką ciekawostkę państwu powiem, doradca premiera, ale zaczekajcie, bo to jest fajna anegdota, doradca Fidela Castro, wielki myśliciel, erudyta, pan doktor Arufo, powiedział tak, że my się wszyscy tutaj modlimy o to, żeby euro, poziom euro stał wyżej, żeby euro stało wyżej od dolara, bo my tak bardzo tego dolara nie lubimy, ale co to, o czym to świadczyło, panie profesorze? Oni, a to było wiele lat temu, oni naprawdę już, ekonomiści, tacy myśliciele, powiedziałabym bardziej, którzy oglądają ten nasz świat i widzą, że on idzie w innych kierunkach. To nie jest powrót do 40., 50. czy do gierkówki i tak dalej, że idziemy w innym kierunku. Ten świat się zmienia, że jednak układy sił są coraz to inny, ale już się wykrystalizowały jakby bloki największe, prawda? Mamy Stany, mamy Europę, mamy Azję, teraz jeszcze Rosja z Chinami po ostatnim porozumieniu, bo w tym kierunku to będzie... Dobrze, wróćmy, jeśli może tak. Musimy tak patrzeć na ten świat. Wracając do Marka Belki, to on powiedział, że mamy zbyt słabą konkurencyjność, tak? Słabą konkurencyjność gospodarki, słaby rynek pracy, więc obawiam się, że to jeszcze dziesiątki lat zanim to jest bardzo ważne. To chwilę, musimy rozgraniczać dwie kwestie. Strefa euro, która faktycznie ma problemy, i samo euro. Euro jako waluta międzynarodowa ma się bardzo dobrze, będzie się miało coraz lepiej. Właśnie, bo co za różnica, czy Polak będzie zarabiał, nie wiem, 2000 złotych, czy 500 euro? Wszystkim będzie łatwiej i firmom będzie łatwiej, ponieważ proszę pamiętać o tym, że 75% polskiego eksportu, importu to jest strefa euro. Wszystkie firmy w Polsce, również nasze na Pomorzu, cały czas się obawiają, że zmiana kursu spowoduje niestety ale perturbacje w samej produkcji i w sprzedaży. Po drugie, również wszyscy Polacy obawiają się, czy latem euro będzie przypadkiem tańsze, droższe, bo wtedy wyjazdy będą musiały być ograniczone. Nawet rolnicy, którzy czekają na dopłaty, zastanawiają się, ile w tym roku dostaną, bo jak euro niestety, ale będzie słabsze, to dostaną mniej. Jak będzie euro silniejsze, to dostaną więcej. Dlatego, proszę Państwa, korzyścią dla wszystkich będzie wejście do strefy euro, aczkolwiek też uważam, że te perturbacje w samej strefie euro są istotne i musimy poczekać, aż to się wyklaruje. Tak? Mamy niestety, ale ciągle nieklarowną Unię Bankową i ciągle nieklarowną Unię Fiskalną. Rozumiem, tylko jest kwestia tej perspektywy czasowej, bo jak ale my musimy w tym pomóc. Ale musimy w tym pomóc, dokładnie. My musimy w tym pomóc. Parlament Europejski też się musi włączyć do tej debaty. Zmienia się to. To jest bardzo istotne. Proszę pamiętać, że
euro w świecie jest drugą walutą, a będzie pierwszą. Dlatego, że Europa to jest 500 milionów mieszkańców, USA to jest ponad 300. A nowa prawica euro, mówi nie, prawda? Nie. Przez najbliższe 100 lat. Nie, ja Artur jestem Dziabek. Skory się tutaj dobrnąć do jakiegoś konsensusu. Pan nie dostaje dopłat uznać, z Unii? Nie, oczywiście, że nie. Ale i pan ja nie jestem, ma kredytu we frankach albo nie w euro? Mam. I wie pani co? Szczęśliwy Polak. Ale możemy się umówić, że przyjmujemy euro w twardo rocznik, taki bardzo ładny rok, na przykład 2222. Będzie taka fajna data na przyjęcie tego euro. Ale ja jestem skory nie? się zgodzić. Ale czemu nie? Wie pani co? Tożsamość narodową traci się w momencie, gdy nie ma się swojej waluty, swojej ale flagi, swojego godła. Ale pan jak jedzie na urlop i bierze euro do portfela, to ma pan jakiś problem z tożsamością? Nie mam z tym żadnego problemu, wie pani, bo kartami się płaci wszędzie tak samo i to akurat system bankowy jest na tyle rozwinięty, że nie ma z tym żadnego problemu, nie trzeba. Gotówki pan nie dotyka. Natomiast, nie wiem, za granicą staram się jakoś, bo nie potrzeba. To co z tą tożsamością? Natomiast nie, no właśnie o to chodzi. Ja uważam, że jednak nie powinniśmy się wyzbywać tego, co jest najbardziej państwowe i to, co najbardziej nam pokazuje, że jesteśmy Polakami, a nie Europejczykami. Ja jestem za tym, żeby Polska współpracowała z wszystkimi państwami europejskimi, ale absolutnie nie jestem za tym, żeby właśnie powstał jakiś wielki rząd, prezydent, premier, którzy będą rządzili tym. Czyli mówimy raczej o ideologii, a nie o gospodarce, tak? Nie, no, gospodarczo, wie pani, pomiędzy polskim złotym a unijną walutą jest taka różnica, że nie wiadomo, jak to wygląda, ponieważ jest to twór polityczny, co tutaj już zostało wspomniane, a Amerykanie na przykład są w stanie bawić się swoją walutą i jej wartością, co pokazali parę lat temu, panie gdy obniżyli ją. Krzysztof Seckiewicz, pan by nie wolał, żeby te przepływy na przykład w pańskiej firmie i pomiędzy klientami były w jednej walucie? Znaczy, myślę, że to nie jest żaden problem. Myślę, że tak jak tu pan profesor zauważył, że firmy mają problemy, ja z kolei bym powiedział, że może właśnie dlatego polskie firmy przetrwały ten kryzys, kiedy złotówka była słaba i dzięki temu ten kryzys tak bardzo nas nie dotknął. Solidarna Polska też będzie broniła złotówki. I dodam też, że jest dużo może tych mniejszych firm, które właśnie na tych różnicach, firm, które na przykład handlują z krajami zachodnimi i na tych różnicach walutowych często zarabiają, wykorzystując moment, kiedy złotówka jest tańsza lub droższa, wtedy się eksportuje, no to też jest jakaś możliwość zarobienia. Najbardziej kochali swoją walutę Niemcy, którzy naprawdę mieli ogromny szacunek. I dali radę. I co? I się nie tylko dali radę, ale świetnie korzystają. Miernikiem siły państwa nie jest to, jaką mamy walutę, tylko jak silną mamy gospodarkę. A ja jeszcze bym zaufał w mądrość polskiego narodu, jednak Polacy jeżdżą do pracy tam, gdzie euro nie ma, głównie do Wielkiej Brytanii czy do Szwecji, no mimo wszystko tam... No Niemiec też nie dlatego, że nie ma euro. Panie Piotrze, Piotr Zwara, a pan kredyt jakiś ma w walucie? Nie musi pan mówić. Kredytu nie mam, ale to nie jest naprawdę, bo mam wrażenie, że w ogóle nie wyciągamy żadnych wniosków z kryzysu, który a niech pan powie, pańskie ugrupowanie to mówi tak, czy nie, czy mówi absolutnie nie, ale Polacy w referendum, bo tak słyszę, musimy głosować w referendum, czy w ogóle euro, ale właściwie jesteście przeciwko. Znaczy my przede wszystkim uważamy, że referendum jak najbardziej tak, bo naród jest suwerenem i ma ale prawo takie decyzje nie, podjąć, ale co do zasady uważamy, że euro po prostu Polsce się nie opłaca i to nie tyle nawet w obecnej sytuacji gospodarczej, ale w ogóle nie leży w interesie Europy jako całości. Uważamy, że wręcz kontrolowany demontaż euro sprzyjałby większej konkurencyjności pomiędzy państwami, umożliwiałby bardziej szybsze i bardziej efektywne wyjście z kryzysu państwom południa Europy, które poprzez różnice w rozwoju gospodarczym, a uwiązanie się tą samą walutą, co Niemcy, tak naprawdę przez długie, długie lata będą spłacać pożyczki, które de facto Niemcy dla Greków udzielają. W innych państwach świata w sytuacji kryzysu, kiedy rząd ma możliwości kreowania polityki monetarnej, może zastosować drastyczne ruchy jak dewaluację, co chociażby na przykładzie Argentyny widzimy, jak potrafiła świetnie wyjść praktycznie z zapaści, z bankructwa państwa. W Europie to jest niemożliwe. Ledwo radzi, a Grecja odbudowuje swój potencjał gospodarczy i swoją siłę. Także myślę, że... Jak patrzę na tę dyskusję... Albo mówi o referendum, a głosował za Unią Europejską i wie, jakie są konsekwencje tego. Albo będziemy w tej lepszej Europie, w tej silniejszej. Proszę bardzo. Mogę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo pani redaktor tak trochę była zbulwersowana tezą, że posiadanie własnej waluty to jest też kwestia tożsamości narodowej. Nie
zbulwersowana. Zaciekawiona. To ja zwrócę uwagę na to, bo był taki incydent ciekawy w strefie euro, kiedy Słowacja weszła do strefy euro, a każdy kraj będący w strefie euro ma prawo bić monetę z symbolami, które sama zaproponuje. Otóż Słowacja zaproponowała, że na ich monetach będzie święty Cyryl i Metody z krzyżem. I w strefie euro zawrzało. I z jakim krzyżem? Nie ma prawa być żadnego krzyża na monetach bitych na Słowacji. Więc widzimy, że w pewnym sensie dla tożsamości narodowej to też ma znaczenie. To krzyż. No dobrze, to w takim razie, jeśli pozwolicie, to płynnie przejdziemy do innej sprawy, która w jakimś sensie wiąże się z poglądami, światopoglądami, wolnością, czy jak kto woli. Bo jednym z elementów tej kampanii stała się Conchita Wurst, tak, która wygrała Eurowizję. Niektórzy mówią o niej kobieta z brodą, ja bym powiedziała raczej facet w sukience. Niech pani sobie to odpuści, ten teatr, to szkoda słów. Ale czy ja mogę? Czy ja mogę? Może coś takiego było na Eurowizji. Czy ja mogę? Ale ja mam takie wrażenie, że w tej kampanii właśnie jedna strona, tak bardziej prawa, straszy nas taką Europą gender, Europą, która ma twarz Conchity Wurst, a ta druga strona, która jakoś broni tego, tak nie do końca broni, choć pewnie powinna, bo nie wiem, bo lewicowe ugrupowania bardziej bronią wolności. Bo nawet lewicowcy mają swoje mózgi i też im się niedobrze robi, jak muszą na to patrzeć i tego bronić. Co to znaczy po prostu uważają, robią. Oni muszą ideowo tego bronić, bo ich elektorat może uważa, że takie właśnie wyzwolenie mówi, jest fajne. To już ja sama powiem. Niech pan powie, co pan. Problem. No. Niech pan powie o sobie, a nie o lewicy. A o sobie, no to właśnie, no jest to temat beznadziejny, to nie jest temat polityczny i to nie jest temat, który jakkolwiek może wpłynąć. Ale to jest, proszę państwa, to jest jeden z głównych tematów w debacie politycznej. Nie, no właśnie, to jest ostatni rok w Polsce. Ale w tak ważnym radiu, jak Radio Gdańsk, to nie powinien być jasne, temat. My będziemy udawać, że nikt o tym nie rozmawia, potem pójdziecie dzisiaj wieczorem do innych studiów telewizyjnych i radiowych i właśnie o tym będziecie rozmawiać. Pani redaktor, to nie interesuje, naprawdę. To jest temat jak mama Madzi, wie pani. No dobrze, to ja znam inaczej. Ale ja poważnie do tego podejdźmy, jeżeli pani sobie tak życzy. Na pewno była to prowokacja, taka w sensie może idei nawet. Niektórzy będą upatrywali w tym poszukiwań nowych dróg do wolności, inni powiedzą, że to jest głupota i ośmieszanie w ogóle wszelkich idei, tak? W zależności kto jak na to patrzy. Polacy mają swoją kulturę, mają swoje rozumienie płci. Doskonale o tym wiemy. To nie jest temat pewnie na szeroką dyskusję dzisiaj. Mają także poczucie estetyki i patrzą, czy to się podoba, czy nie podoba. Więc w sferze takiego normalnego odbioru to nie było fajne. Natomiast na pewno była to jakaś intelektualna prowokacja, bo jednak słowa nawet tej, słowa tej piosenki, którą śpiewała owa osoba, to mówiła o odrodzeniu się, prawda, o powstaniu Feniksa z popiołów i tak dalej, czyli inaczej szukają czegoś nowego, właśnie szukają tej wolności. Czy to była ilustracja do słów? Bo być może tak. Tylko, ja bym na tym wolała poprzestać, a nie szukać, ale pani redaktor, moment. Bardzo proszę. Ja bym się nie doszukiwała tutaj jakichś, nie wiadomo, jakich wielkich rewolucyjnych przemian. Było to z mojego punktu widzenia zjawisko muzyczne, lepiej. Ale ja pytam bardziej w kontekście tego, jaka Europa. Europa jakby z pełną tolerancją. Tak, czy Europa bardziej konserwatywna? Ale tak ja często słyszę od przedstawicieli, szczególnie prawej strony sceny politycznej w Polsce, że ta Europa jest taka, ta Bruksela taka rozpasana, że tam tak dużo ci geje mają do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Że my musimy z tym skończyć. To ja bym właśnie poruszył poważny temat, a potraktował tylko jako punkt wyjściowy ten incydent, o którym chciała pani redaktor podyskutować. A poważny temat jest taki. Otóż obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach zdecydowaną dominację dyskursu lewicowo-liberalnego we wszystkich elitach europejskich, i politycznych, i medialnych, i kulturowych. I moim zdaniem to jest złe dla Europy, że nie ma równowagi. I zadaniem, moim zdaniem, polskiego polityka, zwłaszcza prawicowego polityka, jest próba budowania w instytucjach europejskich, również w Parlamencie Europejskim, czegoś, co bym nazwał europejską chrześcijańską opinią publiczną. Niekoniecznie defensywna, ona jest słabo zorganizowana, ale są różne znamiona pokazujące, że to jest
jest możliwe, że jest możliwe stworzenie tego, choćby te manifestacje wielkie we Francji, choćby ta inicjatywa One of Us, 2 miliony podpisów Europejczyków, choćby ostatnia decyzja Catherine Ashton o tym, żeby bronić prześladowanych chrześcijan na świecie i żeby wszyscy ambasadorowie Unii Europejskiej się w to angażowali, kiedy są prześladowani chrześcijanie na świecie. Więc są symptomy dobre, pokazujące, że taki nurt równoważący dominację dyskursu lewicowo-liberalnego można zbudować i moim zdaniem warto to zrobić. Rozmawiajmy o normalności, a nie o skrętach i w lewo, i w prawo, bo to donikąd nie zmierza. No, tylko dla każdego co innego oznacza normalność. Dla mnie chrześcijaństwo tak? jest normalnością. W zupełnie innym miejscu. Ale panie redaktor, jak jesteśmy przy Eurowizji, ja bym proponował zwrócić też uwagę na inną ciekawą kwestię, zupełnie pominiętą w mediach. Mianowicie tam, gdzie Polaków jest najwięcej pracujących, czyli w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w głosowaniach słuchaczy i telewizów polski zespół zdobywał pierwsze miejsce, a co ciekawe, jury w tych krajach dawało nam ostatnie 24 miejsce. Co też daje do myślenia, jaki jest status powinna być, proszę Państwa, chciałam bardziej, żeby mi powiedzieli, jaką stronę powinna iść. Nie, to też świadczy o uprzedzeniach i o ukrytych jednak, no niestety, ale uprzedzeniach wobec Polaków w Unii i tym, że jesteśmy nadal obywatelami drugiej kategorii, też powinniśmy o tym mówić, jak się starać zmieniać ten wizerunek. Faktycznie skończmy o tej Eurowizji. Tylko chodziło mi o w jaką stronę powinna zmierzać Europa, tak? Zarówno w sferze idei, jak i w sferze gospodarczej. Sądzę, że Europa powinna zmierzać w takim kierunku, że tyle różnorodności, ile można, a tyle jedności, ile trzeba. Czyli tam, gdzie jest potrzebna unifikacja, federalizacja, Europa powinna w tym kierunku zmierzać, ale tam, gdzie do narodów, do państw decyzje powinny należeć, czyli w kwestiach na przykład etyki, w kwestiach powiedzmy związków partnerskich, to zostawmy krajom członkowskim i narodowym instytucjom. Sądzę, że Europa i tak zmierza w kierunku federalizmu, takiego wybiórczego, dlatego że na przykład euro to jest wspólna waluta, to jest objaw federacji. A spójrzmy teraz na... No ale my do euro się przecież nie zbieramy. A spójrzmy teraz na kwestię obronności Europy. Wspólna polityka obronna była początkiem w ogóle integracji w latach 50. Dzisiaj Europa nie ma wspólnej obrony. Tragedią jest to, że na przemysł zbrojeniowy 28 państw wydaje ze swoich budżetów dość spore sumy, ale przemysł zbrojeniowy europejski jest tak podzielony. A czyli pan zmierza wspólna armia? Znaczy nie. Wspólna armia, nie tak daleko. Mm-hmm. Przemysł zbrojeniowy, który byłby w jakimś sensie stworzony jako konsorcjum europejskie, że armie europejskie narodowe miałyby możliwość zakupów w Europie produktów wojskowych produkowanych na dużą skalę, a nie musiałyby kupować amerykańskich myśliwców i tak dalej. To jest problem Europy, podobny jak był kiedyś z samolotem pasażerskim. Europa, zanim Airbusa doprowadziła do budowy, również miała 4 firmy, które nie konkurowały ze Stanami. Dobrze, proszę Państwa, dla Europy to jest nie tyle wspólna armia, ile wspólne zakupy do wspólnej armii. Jaka silna Europa? Jak to zrobić? Jarosław Sellin. Moim zdaniem w XXI wieku przed Europą jest wyzwanie następujące. Czy Europa przetrwa, czy nie przetrwa? I z dwóch powodów może nie przetrwać. Pierwszy powód już wyłuszczyłem. Jeżeli się odetnie od swoich chrześcijańskich korzeni i systemu wartości, to przestanie być Europą, bo Europa na tym jest zbudowana. I druga przyczyna możliwości zniknięcia Europy to jest wymarcie Europy. Europa ma kryzys demograficzny i wszystkie narody europejskie mają kryzys demograficzny i trzeba stworzyć ambitną politykę europejską obok polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, prodemograficznej. Przetrwa? W całej Europie. Nie przetrwa? W całej Europie. Pan Dziambor powie, że nie przetrwa, bo tak by chciał, żeby nie przetrwał. Tak, panie Arturze? Nie, wie pani co, ja po prostu, ja mam takie wrażenie, że politycy, którzy są prounijni, sprzedają nam taką wizję tej Unii Europejskiej, że zanim przyszła Unia Europejska, to myśmy w gumiakach po kałużach skakali i tym analogicznym kijkiem po mrówkach nawalali, a teraz na szczęście już się bawimy laptopami i iPadami, bo jest Unia Europejska. No więc to jest wszystko bzdura. My jesteśmy gigantycznym rynkiem, jesteśmy bardzo pracowitym narodem, czego dowodem jest to, że wyjeżdżamy za granicę i robimy tam karierę, a niestety nie możemy tutaj, bo nas tu różne problemy uciskają. I teraz co do tego, co konkludując, odpowiadając na pani pytanie związane z tą Europą, ja uważam, że powinniśmy jak najszybciej wyjść z Unii Europejskiej, zakończyć projekt Unia Europejska, rozwijać się w własnym kierunku, z własną walutą, z własnym przemysłem. Jesteśmy ogromnym narodem, który może sobie spokojnie poradzić na zasadzie przyjaźni międzynarodowej. Pan Artur, jasne stanowisko, Małgorzata Ostrowska i jeśli państwo pozwolą, kończymy. Powinniśmy dbać o to i bardzo ciężko pracować na rzecz Europy i Polski. Silna Europa to też silna Polska i naprawdę ogromne perspektywy przed nami.
ale nie możemy być też egoistami. Musimy, tak samo jak inne narody, tak samo i my powinniśmy się umieć razem organizować, ale też i dzielić. I to jest koniec także naszej debaty europejskiej. Dziękuję Państwu. Gośćmi w studiu Radia Gdańsk byli Małgorzata Ostrowska z SLD. Dziękuję. Rosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Świlski z Platformy Obywatelskiej. Andrzej Stępniak z PSL-u. Dziękuję. Krzysztof Steckiewicz z Solidarnej Polski. Dziękuję. Artur Dziambor z Nowej Prawicy. Jarosław Milewczyk, Europa Plus, Twój Ruch. I Piotr Zwara, Polska Razem. Ja także Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.